UltraBoost 21. UltraBoost 21 jest to kolejna odsłona jednego z najlepiej amortyzowanych butów do biegania na rynku i najlepiej amortyzowanego buta do biegania Adidasa. But ten po raz kolejny w porównaniu do poprzedniej edycji urósł. Dokładnie o 6% mamy tutaj więcej pianki. Pianka to ta została skupiona w części tylnej, tak więc jest to but przede wszystkim dla osób lądujących napięcie, bardzo mocno akcentujących lądowanie właśnie tutaj na tej tylnej części stopy, ponieważ zapewnia więcej bezpieczeństwa i też więcej stabilności, bo pianka Boost została tak podniesiona, że stopa nam troszeczkę tutaj w tej części piętowej wchodzi do środka, tak więc but zapewnia większą stabilność. Z przodu mamy boosta troszeczkę mniej, co zapewnia większą dynamikę. A propos dynamiki, mamy system LED. To jest system, który kiedyś był znany pod nazwą Torsion. W tym przypadku jest nieco sztywniejszy, nieco szerszy niż ten stosowany w poprzednich UltraBoostach. Zapewnia troszeczkę większą sztywność i też to daje troszeczkę mu więcej stabilności. Jeżeli chodzi o cholewkę, mamy tutaj Forge Pramid w 92% wykonany z materiału z recyklingu, tak więc mamy przy okazji bardzo ekologicznego UltraBoosta. Dodatkowo mamy sztywniejszą klatkę, która trzyma nam śródstopie, trzyma stopę w miejscu. 3D Heel Counter, czyli taki zapiętek w formie takich skrzydełek, który też trzyma piętę te po środku. I jeżeli chodzi o wagę, waży but męski 340 g, but damski waży 297 g i mamy tutaj drop na poziomie 10 mm. I to chyba wszystko o nowym UltraBooście 21.